zawsze powiedział, że szacunki dotyczą relacji między ludnością Rosji i Afganistanu. To wydaje mi się szczególnie pouczające. W 1979 roku, kiedy do Afganistanu wkraczały wojska Związku Sowieckiego, Związek Sowiecki, oczywiście to była większa całość, liczył około 280 milionów mieszkańców, Afganistan 14, czyli proporcje były 20 do 1. W tej chwili Afganistan liczy około 35 milionów, no ponad 30, bardzo szybko ta ludność rośnie. Rosjan jest 140 milionów, czyli no, można przyjąć, że to już jest proporcja 1/4, prawda, 1:4. I teraz przejdę do prognoz. Otóż między rokiem 2060 a 2100, zależnie od różnych scenariuszy, ludność Afganistanu może przewyższyć liczbę ludności Rosji. No i to pokazuje skalę, nie chodzi tylko o skalę problemu, nie chodzi o porównywanie Rosji z Chinami, z Indiami, gdzie oczywiście ta dysproporcja jest duża, ale z krajami muzułmańskimi, które były maleńkimi, nic nieznaczącymi przydatkami na pograniczu Rosji. Po prostu będą one miały więcej ludności albo porównywalną liczbę ludności jak Rosja pod koniec tego wieku. Rosja nieuchronnie jest z Azji wypychana. Szanse na ekspansję w zderzeniu z tą masą ludności i z własną słabością demograficzną w tamtym kierunku Rosja nie ma żadnych. I tu pierwszy wniosek z tego rozumowania, dosyć powiedziałbym prosty i banalny, ale jakoś nikt go nie wyciąga. Otóż Rosja może rozwijać swoją politykę imperialną wyłącznie w kierunku zachodnim. Nie ma żadnej innej możliwości. Z powodów demograficznych. I te powody leżą nie tylko w Rosji i u jej azjatyckich sąsiadów, ale leżą także w naszej sytuacji demograficznej. Sytuacji demograficznej, proporcja stosunku Rosjan, mieszkańców Federacji Rosyjskiej do mieszkańców naszego regionu będzie powiększała się na korzyść Rosjan, a nie odwrotnie. Czyli Rosja będzie ludnościowo silniejsza od naszego regionu, a nie słabsza. Taka jest dynamika demograficzna. Faktum, że w tej chwili Rosja znalazłszy się w bardzo trudnej sytuacji demograficznej, poczyniła duże wysiłki, by z niej wyjść. Pierwszy raz w roku 2012 nastąpił pozytywny przyrost ludności w Rosji. Pierwszy raz w ciągu tych 22 lat od upadku Związku Sowieckiego bilans ludności był w Rosji dodatni. Przekonania w Rosji, że warto być Rosjaninem, poczucia dumy z przynależności do wspólnoty, poczucia pewnego rodzaju misji, albo, mówiąc mniej patetycznie, po prostu poczucia przynależności do pewnej ważnej, liczącej się wspólnoty, która ma perspektywę rozwoju. Ale problemy, które dla Rosji wiążą się z demografią, dla możliwości jej ekspansji, niemniej jednak pozostają. A zatem nie ma mowy o wypełnieniu limitu potrzebnego do utrzymania określonego standardu ilościowego armii rosyjskiej. Rodzi to konkretne problemy polityczne. Czy przedłużyć służbę wojskową? W tej chwili ona wynosi rok w Rosji, no ale skoro nie da się utrzymać armii według zamierzonego standardu, to co zrobić? Czy przedłużyć do 1,5 roku, może do 2? Są takie pomysły. Oczywiście wywołałoby to niepokoje społeczne, niezadowolenie w Rosji. Czy przejść na formułę armii zawodowej, jak sugeruje część projektodawców rozwinięcia reformy wojskowej? To są wszystko problemy związane z demografią. Otóż oczywiście sytuacja demograficzna w Rosji ma swoją wewnętrzną specyfikę. Polega ona na tym, że jeśli ludność Rosji będzie rozwijała się lepiej niż na Białorusi, na Ukrainie czy w Polsce, to wiąże się to oczywiście z komponentem muzułmańskim tej ludności, szybko rosnącym. To znaczy, jeśli spełnią się optymistyczne prognozy demograficzne dla Rosji, to po prostu wzrośnie jednocześnie i to szybko będzie rósł procent ludności muzułmańskiej w Rosji. Ten wewnętrzny stan napięcia między szybko rosnącą grupą muzułmańską w Rosji, a grupą o kulturze prawosławnej na pewno jest wyzwaniem wewnętrznym, dla którego odpowiedzią znów, jak mi się wydaje, świadomie Władimir Putin to robi, jest kultura. Kultura, wzmocnienie komponentu prawosławnego. Jeden. Wchłonięcia jednak Ukrainy i Białorusi. Myślę, że to wcale nie jest tak absurdalny scenariusz, jak wydawałoby się jeszcze kilkanaście lat temu. Naturalnie nie teraz, ale w perspektywie tego stulecia, bo po prostu będzie to Rosji potrzebne.
ze względu na jej demograficzne wyzwania wewnętrzne i zewnętrzne, lub też bez wchłaniania terytoriów, wchłonięcia najwartościowszego elementu ukraińskiego i białoruskiego do Rosji, przyciągnięcia ich siłą kultury,